Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Chicken, polskie Oslo TV. Już w najbliższy weekend widzimy się na największym polskim festiwalu w Norwegii, Vataha Festival 2023. Zaczynamy w piątek, a kończymy w niedzielę. Chcielibyśmy Wam przedstawić festiwalowy rozkład jazdy, więc za chwilę przekonacie się, że warto tam z nami być. Zaczynamy od sceny muzycznej, a to na pewno rozgrzeje Was do czerwoności. Festiwal otwiera zespół Horta. Zespół Horta to nie tylko niekonwencjonalny rock and roll z elementami elektroniki. Jest to idea i performance zarazem łączący nietuzinkowe teksty Jacka Horty, enigmatycznej osobowości wokalisty Jacka, klawiszowca Tomasza Jagiełowicza oraz gitarzysty Łukasza Kufy. Ekscentryczne i zarazem odwołujące się do kierunków w modzie stroje czy też makijaże, które łącząc się w całość tworzą kosmiczno-energetyczne doznania muzyczne dla coraz większej liczby odbiorców i fanów. Ja nie mogę się doczekać, a to wszystko już w piątek o godzinie 20. Ostatni szans. Planeta ma. Następnie o godzinie 22 zagra dla Was zespół Majestic. Majestic to banda grająca ska, reggae i trochę rocka. Mega pozytywna ekipa muzycznych wariatów. Będziecie mogli poskakać ile się da pod sceną przy dźwiękach pozytywnej muzy. W 2016 roku zagrali na Woodstocku, a teraz będziecie mogli ich zobaczyć i posłuchać na Vataha Festival. A piątkowe koncerty zakończą się after party z Napadem i rodziną na strefie Napad. Muzyka live i jam session. Każdy kto gra może wejść i zagrać z chłopakami. Każdy kto śpiewa może śpiewać. Otwarta scena dla wszystkich muzycznych maniaków, a to wszystko po 24 w piątek. A to są moje ulice. Teraz wjeżdża sobota i nie mam tu na myśli szczecińskiego rapera, a kolejny muzyczny dzień festiwalu, choć dobrego rapu Wam nie zabraknie, to Wam gwarantuję. Sobotnią scenę otwiera Maja Węgrzyn, młodziutka wokalistka, która nie jeden koncert ma już za sobą. W zeszłym roku występowała m.in. na Vataha Festival razem z zespołem Rockit. W tym roku brała udział w norweskim Mam Talent. Maja cały czas się rozwija muzycznie i na pewno Was zaskoczy na scenie. Sobota, godzina 18. Maju, czekamy z niecierpliwością na Twój występ. Obiecałem rap? To będzie rap! I to najlepszej marki. O 18.45 wszyscy muszą znaleźć się pod sceną, bo będzie inaczej niż zwykle. Teksty, puncze i liryczna rozpierducha. Za to winę będzie ponosił SPN, który na swoim koncie ma solową płytę i winyl, który zatytułował Przelot. I nic w tym dziwnego, bo Strondheim do Omni miał niezły przelot. Na scenie razem z SPN-em wystąpi SM, genialny producent muzyczny. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że najlepszy polski producent w Norwegii, demon pracy, przy każdym projekcie dąży do perfekcji i nieustannie się rozwija. Na scenie wystąpi w duecie z SPN-em i pogoni Was pod sceną razem ze swoją gitarą, a nie byle jaki to grajek. W przyszłości grał z wieloma zespołami, wśród nich znany również wszystkim zespół Piersi z Pawłem Pukizem na froncie. Tego połączenia jeszcze nie było, więc w sobotę o 18.45 zapinamy wszyscy pasy. Siema ekipa. Siemano. Siema ekipa, z tej strony SPNSM. Siemano. Chcieliśmy Was serdecznie zaprosić na Vataha Festival, który odbędzie się w najbliższy weekend, w pierwszy weekend sierpnia, gdzie wśród wielu innych fantastycznych artystów również my będziemy mieli przyjemność dla Was zagrać. Link do wydarzenia znajdziecie w opisie. Polubcie, udostępniajcie, zaproście rodzinę, znajomych, pakujcie namiot i wpadajcie na Vataha Festival 2023 The New Beginning. Do zobaczenia pod sceną. Dziewięć.
19.45 zmieniamy klimat. Do muzycznej sokowirówki wrzucamy funk, trochę brudnego rock'n'rolla, dobre wokale i na scenę wychodzi Dirt Punks. Dirt Punks powstał jako projekt, którego celem był udział w konkursie Emergenza. Zespół szybko znalazł swój styl i kontynuował działalność po konkursie. Po udanych koncertach w Oslo, w takich miejscach jak Jondi czy Hard Rock Cafe, zespół wszedł do studia, aby nagrać swój debiutancki album. Tuż przed pandemią zespół wydał singiel Morgen Potoget. Wszyscy członkowie zespołu mają duże doświadczenie zespołowe i sceniczne. Dirt Punks gra głównie własną muzykę, ale i covery. Jesteście na to gotowi? Dirt Punks! All that she owns carries around like dirt bags in the sand. Do you feel shame? Zespołem, który o 21 ma zamiar roznieść scenę i zmielić publiczność, jest Totem Dance. To polski zespół, który powstał w 2005 roku w Tarnowie. W 2007 roku Totem Dance debiutem uplasował się w czołówce polskich wykonawców rockowych, doceniony przez publiczność oraz organizatorów wielu festiwali. Grupa wydała 6 płyt i ma na koncie wiele nagród oraz wyróżnień. Muzyka Totem Dance to polski rock w najlepszym wydaniu, pełen buntu, sprzeciwu i z przemyślanymi tekstami i energicznym brzmieniem. Po długiej przerwie w lipcu ubiegłego roku Totem Dance wydał długo oczekiwany singiel Na Przekór. Obecnie grupa zaczyna opracowywać materiał na kolejną płytę oraz trasę koncertową. Przed wami Totem Dance! Wiem, że nie wszystko musi się opłacać. Wiem! O 22.45 festiwalową scenę będzie zamykać Dr. Misio. Dr. Misio to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów oraz scenarzysty, reżysera związanego z ambitnymi projektami filmowymi na kulturalnej mapie Polski. Nie jest to przyjazny misiaczek, a raczej niedźwiedź, który szarpie ostrego rock'n'rolla bez przebaczenia. Solidne brzmienie, ciężkie riffy, znakomite, mądre teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego i brak muzycznego kompromisu sprawiają, że to nowa i oryginalna propozycja nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, otwartych na formę i nie stroniących od wspólnej, niemalże rytualnej zabawy. Dr. Misio zagrali niezliczoną ilość koncertów w całej Polsce, od maleńkich klubów po wielkie koncerty plenerowe oraz festiwale jak Jarocin, Przystanek Woodstock, Orkiestra Męskie Granie, Cieszanów Rock Festival, Top of the Top. Proszę Państwa, przed Wami Dr. Misio! Jestem chory, chory, jestem chory, jestem chory na Polskę! Jestem chory, chory, jestem chory! I tak właśnie będzie wyglądała tegoroczna scena Wataha Festival 2023, a podczas wszystkich koncertów i podczas każdego dnia będą działały cały czas strefa gastro, strefa chill i strefa kids, gdzie dzieciaki będą mogły się bawić, brać udział w różnych konkursach, a my oczywiście cały czas zapraszamy Was już w piątek, Wataha Festival 2023, Omli, ośrodek Pan Garden, Polskie Oslo tam będzie, Polskie Oslo Summertime, Chicken Lifestyle i Was również nie może tam zabraknąć. Zapraszam bardzo serdecznie.